Zacznijmy od tego, czy pani Gosiewskiej należy się 5 milionów odszkodowania za śmierć męża. 5 milionów to bardzo dużo pieniędzy. Pani Gosiewska chyba dostała odszkodowanie już. Ja nie znam tematu, ale chyba tak. Ja bym chciał się przede wszystkim dowiedzieć się, ile na przykład dostała odszkodowanie rodzina stewardesy, która zginęła na pokładzie samolotu, czy też członków załogi. Nie sądzę, żeby były takie sumy. Wydaje mi się, że w tym przypadku nie ma przyzwoitości, nie ma klasy. Tylko to mogę tyle powiedzieć. Nie ma klasy, dlatego że opinia publiczna przyjmie to źle, tym bardziej, że powtarzam, odszkodowania zostały wypłacone. To nie ma końca ta sprawa, a suma 5 milionów to jest naprawdę ogromna suma pieniędzy jak na polskie realia. Stałe rodziny też pana zdaniem będą wnioskowały za panią Gosiewską o takie odszkodowanie? No, trudno mi powiedzieć, ale to jest jakiś precedens. Każdy się temu przygląda, chociaż nie sądzę, bo niektóre rodziny widać to chociażby po panu Dereszu, który powiedział, że już swoje odszkodowanie wziął i też uważa, że to jest bardzo nieetyczne i to jest granie takie tragedią w tle. Pan Paweł Deresz już zapowiedział sprzeciw wobec ekshumacji. Jak pan myśli, te sprzeciwy będą brane, czy protesty rodzin będą brane pod uwagę? No ja mam nadzieję, że będą brane. Nie wyobrażam sobie, że prokuratura tego nie weźmie pod uwagę, bo jeżeli nie weźmie tego pod uwagę, to co na siłę będzie ekshumować, jeżeli rodzina będzie stała nad grobem? No, wyobrażacie sobie państwo na siłę ekshumację? A doprowadzenie siłowego rozwiązania, czyli ekshumowania, tam gdzie naprawdę nie ma potrzeby, doprowadzi do pełnej, kompletnej, końcowej kompromitacji prokuratury, która nigdy już nie odzyska twarzy, boję się, bo to już naprawdę przechodzimy pewne granice, do których będzie trudno wrócić. To są bardzo delikatne sprawy i warto było uszanować te 17, powtarzam, rodzin, które mają inne zdanie na temat ekshumacji, nie chcą tego przeżywać. Wystarczająca ilość ludzi się zgodziła i proszę bardzo, ja nie mam nic do tego, ale uszanujmy ludzi, którzy już przeżywali swoje piekło, a cały kraj, powtarzam, z nimi, bo będziemy podczas trwania ekshumacji, będziemy świadkami również pogrzebów ponownych i będziemy świadkami absolutnie konfliktu smoleńskiego znowu w samym centrum uwagi.